Cześć, siemanko, z tej strony Tato i zapraszam Cię na pierwszy filmik z serii 9 Cooper Challenge, którą już kiedyś robiliśmy razem tutaj na kanale. No niestety troszkę się zmieniło od tamtego czasu, gdy to robiliśmy, nie jest już to 9 Cooper Challenge, no ale do tego przejdziemy zaraz, także witam w 1 Silver Challenge, no a oto są zasady serii. Także cały zamysł serii polega na tym, żeby od tego jednego silvera zarobić sobie na token. Nie mówię, że na tokenie skończymy, zobaczymy co przyniesie jutro. Zasadą serii, teraz to jest prawdziwa zasada, taka reguła, nie mogę nic zabijać, nie mogę wykonywać jakiegokolwiek questa, nie mogę brać darmowych przedmiotów od ludzi, nie mogę przerzucać kasy z innych postaci, nie mogę strzelać petów, które gdzieś tam już mam, nie mogę używać profesji czy jakiś znajdziek, nie mogę wbić drugiego poziomu, przez co też nie mogę za bardzo biegać po świecie, żeby nie dostać doświadczenia za eksplorację. No i też nie mogę zacząć przez to arraysami, ani nie mogę też zacząć heroicznymi klasami. W dużym skrócie w kółko po prostu biegam między domem aukcyjnym, skrzynką mailową i vendorami, które są w Stormwindzie, bo gramy humanem. No jest, mamy teraz tą trzecią zasadę, ona jest troszkę zmieniona niż ostatnio, bo na ostatnim challenge'u była zasada, że startuję z kasą, którą dostanę za sprzedanie przedmiotów startowych z postaci. No i tutaj niestety Blizzard nam troszkę namieszał, ostatnio było to 9 Cooperów. Aktualnie po sprzedaniu wszystkich przedmiotów sprawdziliśmy wszystkie postaci i to było między 34 a 51 Coopera. No i teoretycznie brzmi jak bardzo duże ułatwienie, że mamy dużo więcej pieniędzy na start. No niestety zmienił się też system aukcyjny. Nie da się już nic po prostu wystawić za Coopery. Coopery po prostu nie istnieją na aukcjach, więc najniższą walutą aukcyjną jest silver, co niestety w przypadku kompletnie uniemożliwia nam ten challenge. Starałem się jakoś troszkę od tego odejść, może gdzieś jakąś znajdźkę jedną podnieść, może jakiegoś pierwszego questa wykonać czy coś, ale uznałem, że to będzie za bardzo, wiecie, skomplikowane. No, nagięcie zasady nierobienia questów pozwala Ci zrobić jeden quest, a nagle będzie, a który jest najlepszy, żeby go zrobić i tak dalej. No nie, po prostu uznałem, że nic nie kombinujemy, dalej są te zasady. A jak to naprawiliśmy, to po prostu prosiłem kolegę, żeby mi dał parę Cooperów, żeby po prostu dobić do tego jednego silvera, no bo niestety, jak będę miał mniej niż jeden silver, nie jestem w stanie zacząć tej serii. Wydaje mi się, że dojechać do tokena z jednego silvera to jest też w miarę konkretny wyczyn, dlatego zaczęliśmy w taki sposób, więc to był pierwszy i ostatni trade, jaki zrobiłem z tej postaci, tak po prostu gracz to gracz. No i po prostu dało mi tam chyba 49 silvera, więc teoretycznie powinno być 11 razy łatwiej, jako że mam 1 silver, a nie 9 Cooperu, ale no nie wiadomo jak będzie, nie? Pamiętajcie, że mając tylko 1 silvera, tak naprawdę kupując coś z Auction House'a albo od vendora, już nie możecie nic wystawić na Auction House, bo samo wystawienie przynajmniej kosztuje 1 silver, więc nic nie wystawicie. Jak coś kupicie, to nie możecie tego wystawić w żaden sposób, więc na zdobyte pieniądze na start jest tylko jeden sposób. Jeżeli kupiłbym cokolwiek właśnie tego vendora, nie mógłbym tego już wystawić na aukcji, bo brakłoby mi tego jednego silvera. Więc jedyna szansa jaka była, to kupić coś z Auction House'a za jeden silver, co potem mogę sprzedać vendorowi drożej niż jeden silver. No i padło na mięso z nowego dodatku, po prostu gracze wystawiali masowo to mięso, gracze, którzy gdzieś tam skinning sobie trenowali. I wiecie, no mięso na początku nie jest za bardzo takie kupowalne, to mięso też często jest bardzo, bardzo tanie, więc to było mięso, który u vendora możecie sprzedać za 2 silvery, a ci gracze, zdarzało się, że ktoś wystawił za 1 silvera, więc właśnie takie mięso sobie kupowałem. Ogólnie, jeżeli chodzi o graczy ze skinningiem, to na nich najwięcej zarobiłem na początku, w tych pierwszych etapach, tak? Więc początek był bardzo trudny, bo kupowałem jedno mięso na Auction House, szedłem do mailboxa, wyciągałem, sprzedawałem je do vendora za 2 silvera i tak wracałem, kupiłem parę takich mięs tak naprawdę, póki nie dorobiłem się tam, nie pamiętam, 12 chyba silvera. Problem jest taki, że jest to mało opłacalne, bardzo dużo trzeba się nabiegać, plus jest to też crafting regent, więc często to mięso skakało ponad te 2 silvera i po prostu nie miałem co kupować. Gdy miałem już kilka silverów, zmieniłem taktykę na pelty, Expressional Pelt czy coś takiego. Te pelty to szary drop z mobów z nowego dodatku. Ukazuje się po prostu, że wielu graczy szło, skiningowało bardzo dużo potworków, potem wracało do miasta i wystawiało wszystko, co mieli w plecakach i nie ogarnęli po prostu, że te pelty to jest coś, co powinni sprzedać do vendora, a nie coś, co powinni wystawiać na market, przez co, jako że to nie był regent, crafting regent w żaden sposób, to nikt tego na Auction House nie szukał, nikt tego z Auction House'a nie potrzebował, nikt tego nie kupował, więc cena tego pelta bardzo szybko spadła.
No i udało mi się kupić parę takich peltów za około tam, wydaje mi się, 4 do może 8 silvera, gdy już miałem tych parę silverów. No a u vendora mogłem je sprzedać za 44 silvera. Wiem, że dalej brzmi to jak bardzo mała kasa, no ale pamiętajcie, jeśli kupicie coś za 5, a sprzedajecie za 44, no to mnożycie swój budżet za każdym razem 9-krotnie, nawet jeżeli kupujecie silvery, prawda? Więc powoli, powoli udało mi się nazbierać do 10 golda. Mając 10 golda, wystarczy wysnajpować 200 takich peltów i pyk, masz 90 golda w plecaku, a z 90 goldami można już zrobić dużo, dużo więcej. No i mając tam te 90 golda, powoli zacząłem przechodzić do dwóch kolejnych taktyk, które potem już robiłem non-stop do teraz. Na końcu filmiku wam powiem, ile mam już aktualnie pieniędzy, więc wam nie powiem, ale te pierwsze x tysięcy golda zarobiłem tymi dwoma sposobami, które opiszę zaraz, więc był to Vendor Search. Vendor Search to jest taka rzecz, która ma TSM wbudowane i on po prostu przeszukuje wam wszystkie aukcje i sprawdza, czy nie ma przypadkiem wystawionych na aukcji przedmiotów, które po kupieniu właśnie na aukcji potem możesz sprzedać vendorowi z zyskiem, tak? Czyli ktoś wystawił przypadkiem jakiś przedmiot za tanio, ty go kupujesz na aukcji, odbierasz z maila i sprzedajesz vendorowi. Jest takich, naprawdę jest masa takich przedmiotów aktualnie na Auction House, ze względu na to, że ludzie craftują, żeby nabić sobie levele w profesjach i wystawiają wszystko na Auction House, zamiast to może zdisenchantować albo sprzedać vendorowi. Ceny tych przedmiotów non-stop lecą w dół, aż do momentu, gdzie po prostu jest to tańsze po prostu niż u vendora. No i wtedy gracze to po prostu skupują, tacy jak ja, i sprzedają vendorowi i na tym zarabiam. Więc ja zasadniczo teraz przez te 3-4 dni, od kiedy się challenge zaczął, to logowałem się na postać tam 2-3 razy dziennie, przeszukiwałem sobie auction house, kupowałem wszystko, tak do 90% ceny, no i do skrzynki pocztowej, do vendora. No i zasadniczo za każdym razem macie parę set golda w kieszeni, także całkiem fajnie. Wiem, że dla postaci na maksymalnym levelu to nic, ale na takim challenge'u to bardzo dużo, w szczególności na starcie. Taki rekordzik miałem 4100 golda profitu po prostu z wykupienia wszystkiego z tego taba. On mi się tam parę razy zaciął, bo było tego masa, naprawdę. Cały dzień nie logowałem, nie wchodziłem, nie kupowałem tego, chyba też nikt inny. Wlazłem i miałem tam chyba z 400 przedmiotów, które tam mi się ulogowały. Nie wszystkie, wiadomo, kupiłem, ale nie wszystkie też były wystawione tanio. TSM tam skanował 400. Strasznie długo to trwało, parę razy mi tego TSM-a wywaliło, ale po kupieniu wszystkiego, kupiłem to parę razy, bo mi tam kasy aż brakło, żeby to wszystko pokupować. No i 4100 zarobiłem od momentu, jak to zacząłem. Robiłem to chyba z pół godziny, kurde. Cały czas mi się ten TSM zacinał, za dużo tego było. Więc no, 4000 golda to nie jakoś dużo jak na pół godziny, ale no, na tym challenge'u to jest naprawdę masa kasy. Drugi sposób, na którym zarobiłem zasadniczo najwięcej, jest to sniping manualny. Aktualnie wszystkie materiały macie Cross Realm, czyli jak wystawię coś na BL-u, to wy możecie sobie na kazaku kupić, jeżeli jest to materiał, i przez to niestety, ale bardzo trudno jest snipić za pomocą TSM-a, bo jak tam się nawet wam coś pokaże fajnego i to naciśnięcie, zanim TSM sobie to przemyśli, to strasznie długo trwa. Więc ja snajpiłem na oryginalnym layoucie, tym Auction House'a, jest to mega przyjemne, bardzo fajne, bardzo dobre doświadczenie i takie, no, dawało mi to dużo frajdy, nie? Także polecam manualne odświeżanie, używałem Wild Cloth'a, jak wpiszecie Wild Cloth, to macie i ten Tattered, czyli ten taki słaby cloth, i macie ten Wild Cloth, ten zielony, i wystarczy sobie odświeżać główną stronę z napisem Wild Cloth, wtedy widzicie oba przedmioty. Możecie też kupować te lepsze tam Decade, Frozen i tak dalej. Po prostu patrzycie na ich ceny. Jak widzicie, że w którym z nim cena spadła, powiedzmy, jak tak mniej więcej dwukrotnie patrzyłem, to wtedy szybko wchodziłem, wykupowałem te najtańsze aukcje i po prostu flipowałem to. Tego zwykłego Wild Cloth'a sprzedawałem za 4,80, kupowałem od 2,50 w dół, a tego Tattered kupowałem za mniej niż 15 kuperów i wtedy jeszcze wystawiałem za 30-33. Także jak wydałem, teoretycznie, wiecie, to są kupery, jeżeli chodzi o Tattered Wild Cloth'y, ale ich się kupuje tysiące, więc jeżeli kupiłem sobie ich za 2000 golda, to po sprzedaniu nich to w miarę szybko szło, miałem nagle, ile mówiłem, jak kupiłem za 3000, nagle miałem z tego 6000, więc no teoretycznie kupery, ale kasa wpada, nie? Jeżeli zainwestowałbym 10 tysięcy, no to miałbym 20, prawda? Zawsze mnożycie kasę, tylko no, musi być tego tyle na aukcji, musicie tego tyle kupić, więc to w pewnym momencie nie wyrobicie po prostu z kupowaniem, prawda? Więc to były jakby takie dwa sposoby, na których zarabiałem na początku. Na każdym streamie też staram się chociaż na chwilę wbić na ten challenge, pokazać progres, więc zapraszam na streamy. Tu macie też wycinek z jednego, gdzie zakupione zostały pierwsze przymioty dla postaci.
sobie od slotsów. I to jest chyba ten Wilder Cloth Bag. Dokładnie, są po 300, po 275 golda. Wydaje mi się, że ok cena. Kupimy sobie na razie może... No, już ktoś kupił? What the fuck? Ale szybko zeszły. Dobra, spróbujemy sobie troszkę to inaczej zrobić, tak o. Nie, no dalej są po 275, co tu Blizzard mnie kurde... Halo Blizzard, nie troluj. Co kupujemy, 4 od razu? Chyba tak, myślę, że można zainwestować cały 1000 golda w to. Z delikatną nawiązką 100 golda. Pójdziemy sobie odebrać nasze plecaczki, bo to co tutaj mamy to naprawdę była masakra jakaś, nie? Bieganie z tym wszystkim. I zakładamy sobie plecaczki. Patrząc na to, że ta postać nie zabiła żadnego potwora, nie zrobiła żadnego questa. Jedyne co wykonała to sprzedaż swoich przedmiotów vendorowi. To posiadanie takiego wielkiego plecaka to dosyć niezłe osiągnięcie jak na nią. Więc druga sprawa to chcielibyśmy jakieś jej ubranka tutaj kupić. O, są kosmetyk, dobra, jakbyśmy sobie weszli w kosmetyk. O, dobre, święta są w sumie, ty. Ale czerwonego może. Milek, zakręcisz mi Diabolo na pindolo. Jeszcze był White Lin. White Lin jest ładniejszy, White Lin jest ładniejszy dużo. Zawsze mogę dokleić siora u fryzjera? W sumie mógłbym. No i co, zakładamy sobie spodnie. W końcu jakoś wyglądamy. Więc mamy eku, mamy plecaki. To by było na tyle. Aktualnie challenge trwa 4 dni. Nie skupiam się na nim dużo, jako że nie mam za bardzo czasu aktualnie, więc... No, pokażę wam. No, udało się uzbierać 15 tysięcy golda już ponad. I w kolejnym odcinku obiecuję, że zrobimy sobie rundkę po vendorach, żeby nie było tak nudne jak dzisiaj. Jako że już mam czym szastać, tak, to poszukamy jakichś opłacalnych rzeczy do kupienia w Stormwindzie i sprzedamy w markecie. Więc już się jaram z tego, ile sobie zarobimy na jakichś takich gówno itemkach. Zapraszam więc na kolejny odcinek serii, no i co, no i see you later guys.